Witam, nazywam się Alina Kuryłowicz, jestem lekarzem na co dzień pracującym w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuję się diagnozowaniem chorych otyłych. Pracuję również jako naukowiec w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzę badania molekularne dotyczące patogenezy otyłości. Dzisiaj w ramach wykładów Wszechnicy Żywieniowej SGGW chciałabym Państwu opowiedzieć o obezogenach, czyli związkach, które jak się okaże otaczają nas praktycznie z każdej strony, a które mogą przyczynić się do zwiększenia częstości występowania otyłości. Na początek chciałam się trochę wytłumaczyć, dlaczego w świecie owładniętym pandemią koronawirusa mówimy o otyłości. Wydawałoby się temacie zupełnie ubocznym. Otóż okazuje się, że jest to temat niezwykle ważki, ponieważ oprócz pandemii koronawirusa od wielu lat nasz świat zmaga się z inną pandemią, pandemią otyłości. Jeżeli spojrzymy na statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, to okazuje się, że już 5 lat temu otyły był mniej więcej co trzeci dorosły obywatel naszego świata, a otyłość jest przyczyną rocznie śmierci około 3 milionów ludzi. Dlatego też już 5 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia, wymyślona w swoim założeniu po to, żeby przede wszystkim walczyć z głodem, przyznała ze smutkiem, że obecnie większość naszej populacji żyje w krajach, gdzie nadwaga i otyłość zabijają więcej osób niż głód i niedożywienie. Gdyby porównać skalę obu pandemii, to proszę zobaczyć, że w krajach, w których występuje największa zachorowalność na koronawirusa, dotyczy ta choroba mniej więcej jednego na 500 obywateli. Podczas gdy otyłość w krajach, gdzie stanowiona najistotniejszy problem, dotyka średnio co drugiego mieszkańca. Powiecie Państwo, no ale na koronawirusa się umiera. Proszę zobaczyć, na otyłość, a właściwie z powodu otyłości i związanych z nią powikłań, ginie rocznie ponad 2000 osób na każdy milion mieszkańców naszego świata. Podczas gdy w krajach o największej umieralności z powodu koronawirusa średnio na milion ginie około 500 osób. Otyłość to problem. Problem zdrowotny, ale też bardzo ważny problem ekonomiczny. I nie chodzi o to, że osoby otyłe wymagają na przykład innych środków transportu, specjalnie projektowanych mebli czy większych rozmiarów ubrań. Powodem, dla którego otyłość generuje gigantyczne koszty, są związane z nią powikłania. Okazuje się bowiem, że otyłość jest w stanie wpłynąć na funkcję praktycznie każdego narządu, każdej tkanki w naszym organizmie, prowadząc do rozwoju chorób, których leczenie i diagnostyka generuje niewyobrażalnie wielkie koszty. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że otyłość to nie jest problem nasz, to nie jest problem Polaków, że to problem raczej Ameryki Północnej, może niektórych krajów arabskich. Otóż nie. Okazuje się, że to jest nasz, bardzo nasz problem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego już za 4 lata w Polsce otyły będzie co trzeci dorosły mężczyzna i co czwarta kobieta. A to, co szczególnie ważne i niepokojące, to lawinowy przyrost otyłości wśród dzieci i młodzieży. I tutaj niekwestionowanym liderem jest nasze województwo mazowieckie, gdzie obecnie nadwagę i otyłość można rozpoznać praktycznie u co trzeciego nastolatka. A co gorsza, uważamy, że te wskaźniki są zaniżone. Dlaczego? Dlatego, że my tak naprawdę mamy ogromny problem z rozpoznaniem otyłości. Klasycznie, tak lega artis, zgodnie ze zasadami sztuki, otyłość definiuje się na podstawie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i rozpoznaje w momencie, kiedy zawartość tej tkanki tłuszczowej wynosi powyżej 30% w przypadku kobiet i powyżej 20% w przypadku mężczyzn. Jednak przeprowadzenie analizy składu ciała jest dosyć skomplikowane, wymaga specjalistycznego sprzętu i możliwe jest de facto tylko w dedykowanych ku temu oddziałach specjalistycznych. Dlatego na co dzień posługujemy się innym parametrem do rozpoznawania otyłości. Jest to zapewne znany Państwu wskaźnik masy ciała, Body Mass Index, czyli BMI, który liczymy poprzez podzielenie masy w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. Na podstawie wartości tego parametru rozpoznajemy otyłość w momencie, gdy jego wartość wynosi 30 i więcej i klasyfikujemy otyłość na jedną z trzech kategorii, od 1 do
trzech. Jaki mamy problem jednak z tym wskaźnikiem? Ten wskaźnik nie mówi nam nic o składzie ciała, czyli tak naprawdę nie pozwala nam na rozpoznanie otyłości, a co więcej, możemy ją błędnie rozpoznać u osób, które są bardzo umięśnione, które tkanki tłuszczowej w swoim ciele zawierają bardzo mało, a mięśnie są ciężkie, a nie rozpoznać jej u osób, które choć mają teoretycznie prawidłową masę ciała, zbudowane są przede wszystkim z tkanki tłuszczowej, czyli de facto są otyłe. Dlatego należy zakładać, że te wskaźniki, o których mówiłam, choć wydają się i tak bardzo niepokojące, są jeszcze zaniżone. Podsumowując, czy jest sens mówić o otyłości w dobie pandemii koronawirusa? Jak najbardziej. Po pierwsze, bo jest to istotny problem. Po drugie, okazuje się, że otyłość jest również jednym z podstawowych czynników ciężkiego przebiegu zachorowania na koronawirusa, więc obie te pandemie, można powiedzieć, że obecnie zderzają się ze sobą i o żadnej z nich nie można przemilczeć. Teraz, po tym takim wstępie uzasadniającym jakby podjętą przeze mnie tematykę, chciałabym zadać takie pytanie nieco filozoficzne, które zadaję wielu moim pacjentom. Mianowicie, dlaczego tyjemy? I moi pacjenci odpowiadają zazwyczaj, próbując trochę znaleźć przyczynę gdzieś poza sobą. Mówią często o tym, że pewnie przyczyną ich problemów z masą ciała są zaburzenia hormonalne. Część pacjentów mówi, że być może winne są tu geny, ponieważ wielu członków ich rodzin jest otyłych. Część z kolei mówi, że początek wystąpienia otyłości wiążą z rozpoczęciem przyjmowania jakiegoś leku, na przykład stosowanego w leczeniu depresji. Mają po części rację, ponieważ wszystkie te wymienione czynniki mogą przyczynić się do rozwoju otyłości, natomiast uważa się, że w takim globalnym znaczeniu odpowiadają za mniej więcej 15% wszystkich przypadków otyłości, z którymi spotykamy się na co dzień, czyli de facto stanowią wierzchołek góry lodowej. Pozostałe 85% stanowi otyłość prosta, która powstaje, można powiedzieć, sama z siebie i nie można wymienić jednego konkretnego czynnika, który przyczynia się do jej rozwoju. To określenie otyłość prosta, jak zaraz się okaże, jest bardzo przewrotne, bo nic tu prostego tak naprawdę nie jest. Otyłość prostą definiuje się jako chorobę wieloczynnikową, która występuje u osób z odpowiednią predyspozycją genetyczną, z pewnymi uwarunkowaniami charakterologicznymi, które nazywamy czynnikami endogennymi, a o jej ujawnieniu decydują czynniki środowiskowe, czyli wpływ zewnętrzny, który zadecyduje o tym, że pewne czynniki genetyczne czy endogenne dojdą do głosu, a pośredniczy między dwoma tymi czy trzema grupami czynników jeszcze jeden element, który nazywamy czynnikami epigenetycznymi i o których jeszcze będę w trakcie tego wykładu Państwu mówić. O jakich genach mówimy, o jakiej predyspozycji genetycznej w przypadku otyłości prostej? Otóż nie mamy tutaj do czynienia z jednym konkretnym genem, który decyduje o tym, że dojdzie lub nie dojdzie do rozwoju otyłości. Mówimy raczej o kombinacji wielu genów, które współdziałają ze sobą. W celu scharakteryzowania tych genów wymyślono kiedyś teorię, którą nazywamy teorią oszczędnego genotypu. Jej autorem jest profesor James Van Gundianil, który zauważył, że w toku ewolucji na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat doszło do selekcji genów, które sprzyjają kumulacji energii. Dlaczego tak się stało? Ponieważ przed tysiącami lat nasi przodkowie byli głównie łowcami i zbieraczami. Ich pokarm, ich dostęp do pokarmu był reglamentowany, ograniczony do okresów bezpośrednio po polowaniu i po zbiorach. Kto z nich miał szansę na przetrwanie? Ten, kto efektywniej skumulował energię. W związku z tym przeżywali ci, którzy byli w stanie odłożyć więcej tkanki tłuszczowej i przekazywali swoje geny następnym pokoleniom. W momencie, kiedy ta kombinacja genów zderzyła się z ciągłym i powszechnym dostępem do żywności, doszło do wybuchu otyłości. Także do tego, że mamy obecnie problem z tak częstym występowaniem otyłości, oprócz pewnego wyselekcjonowanego przez lata zestawu genów, dołączyły się zmiany w sposobie odżywiania, a także, co też widzimy na co dzień, zwłaszcza w dobie pandemii, zmiany we wzorcach aktywności.
Takim żywym i współczesnym przykładem na teorię oszczędnego genotypu są Indianie Pima. Indianie Pima żyli kiedyś przed laty w Meksyku i nawet jeszcze 100 lat temu prowadzili żywot taki jak nasi przodkowie, czyli głównie byli łowcami, zbieraczami. Wówczas odsetek otyłości wśród nich był niski, nie przekraczał 8%. W momencie jednak, kiedy zostali zgrupowani w rezerwatach w południowych Stanach, doszło do gwałtownej zmiany w ich stylu życia, co sprawiło, że obecnie mniej więcej co drugi z nich jest otyły. Uważa się, że są oni takim bardzo reprezentacyjnym przykładem na to, jak wpływ środowiska i nawyków może wpłynąć na częstość występowania otyłości przy pewnej predyspozycji genetycznej. Podsumowując, kluczowe znaczenie do tego, żeby pewne geny, które predysponują nas do rozwoju otyłości, się aktywowały, jest środowisko, czyli to, jak się odżywiamy i jak wydatkujemy energię, ale czy tylko? To pytanie zadają sobie moi pacjenci, to pytanie też zadają sobie lekarze, ponieważ wśród moich pacjentów mogę znaleźć wiele osób, które odżywiają się rozsądnie, są aktywne fizycznie, a mimo to tyją albo nie są w stanie schudnąć. Dlatego zaczęto się zastanawiać, czy otyłość na pewno jest tylko skutkiem konsumowania zbyt dużej ilości energii. I mniej więcej 20 lat temu zaobserwowano, że wzrost częstości występowania otyłości na świecie koreluje ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska. Tę mapę powinni Państwo pamiętać z pierwszych slajdów. To jest mapa, która mówi o tym, jaka jest częstość występowania otyłości w poszczególnych krajach na świecie. Proszę zobaczyć, jest ona właściwie tożsama z mapą mówiącym o tym, jaka jest intensywność zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych krajach. Uważa się, że matką teorii o tym, że zanieczyszczenia środowiska mogą mieć wpływ na rozwój otyłości, jest pani dr Paula Bailey-Hamilton, która jako pierwsza zaobserwowała, że istnieje związek między ekspozycją zwierząt laboratoryjnych na niektóre związki, takie jak środki ochrony roślin, czyli pestycydy, na niektóre rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne czy metale ciężkie, a rozwojem otyłości, niezależnie od tego, jakie tło genetyczne mają te zwierzęta, jaki prowadzą styl życia, czyli jak się odżywiają i na ile są aktywne. I tak dochodzimy do podstawowego tematu naszego wykładu, jakim są obezogeny, czyli czynniki, które mogą wpłynąć na to, że dochodzi do zachwiania równowagi energetycznej w organizmie i do rozwoju otyłości. Oficjalną definicję obezogenów sformułował pan profesor Bruce Bloomberg, który stwierdził, że są to związki zaburzające dojrzewanie komórek tłuszczowych i pracę samej tkanki tłuszczowej, co przekłada się na spowolnienie przemiany materii, a również na zaburzoną kontrolę głodu i sytości. Gdzie można znaleźć obezogeny? W świetle tego, co powiedziałam, może odpowiedź wydaje się prosta. Tam, gdzie największe zanieczyszczenie środowiska, ale jak wkrótce się Państwo przekonacie, nie tylko. Takim sztandarowym przykładem obezogenu jest tlenek tributylocyny TBT, obecny w wielu pestycydach, czyli środkach ochrony roślin. Okazuje się więc, że źródłem obezogenów mogą być produkty, które tradycyjnie kojarzymy ze zdrowiem, takie jak owoce i warzywa. Kolejnym przykładem obezogenu jest bisfenol A, BPA, obecny przede wszystkim w plastikowych opakowaniach, w plastikowych butelkach, w tym o zgrozo również w niektórych butelkach przeznaczonych do karmienia dzieci i niemowląt. Jest on obecny również w opakowaniach metalowych, a co też ciekawe i bardzo powszechne, w tuszu używanym do drukowania paragonów sklepowych. Kolejnymi przykładami obezogenów są ftalany. Ftalany możemy znaleźć w wielu środkach czystości, w kosmetykach, a także, również o zgrozo, w zabawkach, w produktach przeznaczonych do użytku przez dzieci. O ile takimi wymienione przeze mnie grupy obezogenów są ewidentnie związane z przemysłem, z postępem gospodarczym, jakby z produkcją taką przemysłową, to jest taka grupa obezogenów, które mogą się wydać Państwu zaskakujące. Są nimi mianowicie
fitoestrogeny, czyli pochodne naturalnych estrogenów estradiolu, które możemy znaleźć w produktach, które też powszechnie uważamy za źródło zdrowia. Są to rośliny strączkowe, takie jak nasiona soi, soczewicy, cieciorki, które stosowane w nadmiarze i zastosowane jakby w nieodpowiednim momencie życia również mogą promować występowanie otyłości. Podsumowując, obezogonów nie unikniemy. Są one elementem naszego życia, dlatego warto wiedzieć, jak działają i warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Jak działają obezogeny? Żeby zrozumieć, jak coś, co jest na zewnątrz nas, może wpłynąć, wpłynąć na to, jakie geny są w nas aktywne i jak my wyglądamy, trzeba sobie sięgnąć trochę głębiej, jakby do głębi komórek. Najprościej zrozumieć to na przykładzie bliźniąt jednojajowych. Bliźnięta jednojajowe są właściwie identyczne genetycznie, czyli to są kopie genetyczne samych siebie. Co by się stało, gdyby te bliźnięta rozdzielić? Jedno z nich trafia do rodziny, która bardzo dużą wagę przywiązuje do zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania. Drugie do rodziny, która być może jest równie ciepła i kochająca, ale ma nieco bardziej nonszalancki stosunek do sposobu odżywiania. Okazuje się, że powiedzmy po 20-30 latach, pomimo identycznego zestawu genów, bliźnięta te dorastają i są dwoma zupełnie różnymi osobami. Nie tylko pod względem wyglądu, który nazywamy fenotypem, ale również pod względem ich ryzyka metabolicznego i prawdopodobieństwa rozwoju różnych chorób. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszych organizmach mamy pewną pulę komórek, które są niezwykle podatne na to, co dzieje się na zewnątrz nas. Te komórki nazywamy komórkami macierzystymi. Są to komórki, które są, powiedzmy sobie, multipotencjalne, są genialne. Potrafią zmienić się, czyli odróżnicować wiele różnych typów komórek. My je nazywamy komórkami macierzystymi, po angielsku stem cell. Taka komórka macierzysta potrafi odróżnicować się na przykład w komórkę mięśni, komórkę tkanki tłuszczowej, czyli adipocyt, komórkę kostną, układu krwionośnego, komórkę nerwową, nabłonek, komórkę układu odpornościowego, czy też komórkę płciową. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że to jest komórka, która jest w stanie uaktywować sobie różne fragmenty swojego DNA i w zależności od tego, który fragment DNA u siebie aktywuje, w taką komórkę się przeistoczy. Przykładowo, na przykład komórka aktywuje sobie fragment DNA zaznaczony tutaj czerwoną strzałką i pod wpływem genów, które się w niej aktywują, powstają na ich podstawie białka, rozwija się w komórkę mięśniową, z której powstaje mięsień. Natomiast jeżeli w komórce tej dojdzie do aktywacji innego zestawu genów, tak w uproszczeniu zaznaczonych zieloną strzałką, odróżnicowuje się ona w komórkę tkanki tłuszczowej, czyli adipocyt, z której utworzy się właśnie tkanka tłuszczowa. I właśnie tak działają obezogeny. Obezogeny, czyli wymienione wcześniej przeze mnie związki, są w stanie zadecydować o tym, jakie geny aktywują się w naszych komórkach, w związku z czym są w stanie zdeterminować przyszłość komórek w naszym organizmie. Jak to wygląda? Te czynniki, które mówią o tym, jakie geny mają być aktywne w komórkach, nazywamy czynnikami transkrypcyjnymi. I zaznaczony tutaj na czerwono czynnik transkrypcyjny decyduje o tym, że aktywowane są geny odpowiedzialne za rozwój komórek mięśniowych i utworzenie mięśni, a czynnik zaznaczony na zielono decyduje o tym, że aktywują się geny odpowiedzialne za rozwój adipocytów, czyli komórek tłuszczowych i tkanki tłuszczowej. Nadchodzi nasz obezogen. Obezogen, który spowoduje, że czynnik czerwony odpowiedzialny za rozwój komórek mięśniowych przestaje być aktywny. Natomiast może on równocześnie spowodować, że czynnik zielony odpowiedzialny za rozwój komórek tkanki tłuszczowej jest aktywny z podwójną mocą i dochodzi do nadmiernego rozwoju tkanki tłuszczowej. Drugi sposób, w jaki mogą działać obezogeny, to są zmiany epigenetyczne, o których była już mowa. Zmiany epigenetyczne to są takie zmiany w strukturze naszego DNA, czyli kodu genetycznego, które nie wpływają na to, jakie mamy geny, ale na to między innymi, czy te geny są dostępne, czy nie dla czynników transkrypcyjnych.
I może się na przykład okazać, że warunkiem tego, żeby z danej komórki macierzystej rozwinęła się komórka mięśniowa, jest to, żeby to DNA, czyli nasz kod genetyczny, był ściśle upakowany. Natomiast jeżeli jest on rozciągnięty, nieupakowany, to ten czerwony czynnik transkrypcyjny nie ma do niego dostępu i pierwsze skrzypce gra czynnik zielony, który decyduje o rozwoju tkanki tłuszczowej. Może się okazać, że pod wpływem obezogenów dochodzi do zmiany w strukturze, w stopniu rozciągnięcia naszego DNA, także nieszczęsna komórka właściwie nie ma wyboru i jedyną ścieżką, którą może podążyć, jest rozwój w kierunku tkanki tłuszczowej. Podsumowując, obezogeny mogą sprawić, że nasze komórki multipotencjalne, komórki macierzyste przestają mieć dylemat, w jakim kierunku powinny się zróżnicować. Pod wpływem obezogenów ich wybór jest bardzo zawężony, a tak naprawdę ukierunkowany tylko w jedną stronę, w kierunku rozwoju w adipocyty, czyli w tkankę tłuszczową. Inny mechanizm, w jakim działają obezogeny, a również związany z aktywacją, czyli włączaniem i wyłączaniem genów, jest wpływ na metabolizm, czyli przemiany zachodzące we wnętrzu adipocyta. Otóż taki adipocyt, czyli komórka tłuszczowa, gromadząca w sobie energię w postaci tłuszczów, ma do wyboru w pewnych momentach życia swojego, czy energię skumulowaną będzie spalać, czy gromadzić dalej. Może się okazać, że pod wpływem obezogenu ten wybór też będzie zawężony. Myśl o spalaniu będzie nieaktualna, a adipocyt skoncentruje się wyłącznie na kumulowaniu energii. Trzeci mechanizm, w którym obezogeny mogą wpłynąć na działanie tkanki tłuszczowej, dotyczy wpływu na profil substancji wydzielanych przez tą tkankę. Jak pewnie wiadomo Państwu z poprzednich wykładów wszechnicy, tkanka tłuszczowa to nie jest tylko magazyn energii. Od co najmniej 20 lat wiemy, że to jest wielki narząd czynny hormonalnie, wydzielający hormony, które nazywamy adipokinami. Te hormony uwalniane są do krwi, wpływają na wiele narządów w naszym ciele i te hormony są między innymi odpowiedzialne za rozwój związanych z otyłością powikłań. Część z tych hormonów działa korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Takimi hormonami są na przykład adiponektyna czy apelina. Okazuje się, że pod wpływem obezogenów może dojść do unieaktywnienia, o eliminacji wpływu tych dobrych adipokin na rzecz adipokin, które działają niekorzystnie, ich kumulacji w organizmie i przyspieszenia rozwoju związanych z otyłością powikłań. Podsumowując, jak działają obezogeny na tkankę tłuszczową? Po pierwsze, przyspieszają namnażanie komórek tłuszczowych, ograniczając wybór, jaki mają komórki macierzyste, jeżeli chodzi o wybieranie swojej przyszłości. Po drugie, wpływają na metabolizm, czyli wewnętrzne przemiany w komórkach tłuszczowych w ten sposób, że komórki tłuszczowe dążą do większego kumulowania energii, a wreszcie wpływają na profil, czyli rodzaj adipokin, czyli hormonów wydzielanych przez tkankę tłuszczową. W przebiegu tych wymienionych mechanizmów pod wpływem obezogenów organizm z pewną konkretną kompozycją genetyczną po prostu staje się otyły i rozwija związane z otyłością powikłania. Jak uchronić się przed tym fatum? Skoro wiemy, że obezogeny są powszechnie dostępne, skoro wiemy, że nasi przodkowie wyselekcjonowali nam pewien niekorzystny zestaw genów, jak obronić się przed rozwojem otyłości i kogo chronić w pierwszej kolejności? Odpowiedź jest prosta. Chronić należy tych, którzy są najbardziej podatni na obezogeny, czyli zawierają najwięcej komórek multipotencjalnych, komórek macierzystych, czyli płody, dzieci i przede wszystkim płody i dzieci, czyli kobiety w ciąży i dzieci. Dlaczego? Dlatego, że wpływ obezogenów na tkankę tłuszczową w pewnym sensie zależy od wieku. Najlepszym przykładem tego zjawiska są fitoestrogeny. Fitoestrogeny, o których mówiłam w takim niekorzystnym świetle, że są obezogenami, że zaburzają tkankę tłuszczową, w
pewnym konkretnym życiu, okresie życia kobiety mogą okazać się niezwykle pomocne. Mianowicie w przypadku kobiet w okresie menopauzalnym spożywanie fitoestrogenów uzupełnia niedobory naturalnych estrogenów, które tracimy z wiekiem i w ten sposób może zapobiec niekorzystnym zmianom w składzie organizmu, jakie towarzyszą menopauzie. Niestety stosowanie fitoestrogenów u młodszych organizmów może mieć niekorzystny wpływ na przemiany w tkance tłuszczowej, czego całe szczęście nie obserwujemy na razie u dzieci, ale mamy przekonujące dowody dotyczące ekspozycji na przykład mysich noworodków na fitoestrogeny, które pomimo nawet korzystnej jakby predyspozycji genetycznej, eksponowane na nadmiar fitoestrogenów w życiu wczesnym okresie życia rozwijają otyłość. Podsumowując, grupą docelową, jeżeli chodzi o ochronę przed obezogenami, są dzieci. I to jest bardzo spójna strategia dotycząca nie tylko obezogenów, ale ochrony przed otyłością jako taką. Światowa Organizacja Zdrowia już kilka lat temu powiedziała, że najskuteczniejszą metodą walki z otyłością jest zapobieganie jej wystąpieniu, zwłaszcza w tych rejonach jak region europejski, gdzie problem ten, tak jak w naszym województwie mazowieckim, dotyczy mniej więcej 1/3 populacji nastolatków. Dlaczego takie ważne jest, aby zapobiec rozwojowi otyłości u dzieci? Dlatego, że wiemy, że im wcześniej wystąpi otyłość w okresie naszego życia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że człowiek będzie otyły w swoim życiu dorosłym. Proszę zobaczyć, wśród osób, które doświadczyły otyłości w pierwszych latach swojego życia, w okresie właściwie jeszcze przedszkolnym, ryzyko pozostania otyłym w wieku dorosłym wynosi aż 70%. Natomiast jeżeli otyłość po raz pierwszy wystąpi w okresie dojrzewania, to ryzyko jest mniej więcej 3-krotnie niższe. Dlaczego? Dlaczego tak krytyczne jest i tak ważne jest, aby chronić dzieci przed rozwojem otyłości? Otóż jest przynajmniej kilka mechanizmów, które sprawiają, że otyłość, której doświadczymy w młodym wieku, stanowi rodzaj piętna, które będzie nam towarzyszył przez całe życie. Pierwsza sprawa to to, że nasze adipocyty rozwijają się, namnażają się do pewnego momentu w naszym życiu. Niektórzy mówią, że do 10 roku życia, niektórzy do 15, inni do 18 i ich nie ubywa. Jeżeli będziemy się odżywiać tak i zachowywać tak, że tych adipocytów przybędzie nam w młodym wieku, to ich liczba samoistnie się nie zredukuje. W momencie, kiedy schudniemy, one po prostu się tylko i wyłącznie skurczą i będą czyhać na moment, w którym dostarczymy naszemu ciału więcej pożywienia i wtedy z powrotem osiągną swoje pierwotne rozmiary. Druga sprawa to te zmiany epigenetyczne. Doświadczenie, jakim była otyłość w dzieciństwie, wpływa na strukturę naszych genów, na to, jak nasze DNA jest dostępne dla czynników transkrypcyjnych i pewne zmiany w dostępności do czynników transkrypcyjnych, czyli tych białek, które decydują o aktywacji genów, są stałe i mogą sprawić, że komórki nie będą chciały różnicować się w stronę komórek mięśniowych, ani myśleć o spalaniu energii, a preferowanym tokiem rozwoju będzie różnicowanie się w kierunku tkanki tłuszczowej i kumulowanie energii. Wreszcie wpływ otyłości doświadczonej w dzieciństwie na funkcjonowanie naszego mózgu. W tym pośredniczą adipokiny, czyli hormony wydzielane przez tkankę tłuszczową. Chciałam Państwu przedstawić wyniki badania przeprowadzonego 5 lat temu w Stanach na grupie otyłych i szczupłych nastolatków. Badano u tych dzieci odpowiedź mózgu na konsumpcję glukozy. I co się okazało? Okazało się, że u szczupłych nastolatków, takich, które nie jedzą na co dzień słodyczy ani żywności wysoko przetworzonej, pod wpływem wypitej glukozy dochodzi w pierwszej kolejności do aktywacji ośrodków odpowiedzialnych za akcję, za decyzję. Tak? Jeżeli zjemy coś słodkiego, mamy zastrzyk energii, chcemy działać. Natomiast jeżeli dziecko jest otyłe, przyzwyczajone do jedzenia słodyczy i żywności wysoko przetworzonej, pod wpływem tej samej dawki glukozy dochodzi u niego do aktywacji zupełnie innych ośrodków, ośrodków związanych z przyjemnością, czyli wykształcają się patologiczne wzorce. Jedzenie nie służy temu, żeby działać, żeby żyć, żeby być aktywnym, tylko
Jedzenie służy temu, aby odczuwać przyjemność, a to jest prosty mechanizm do uzależnienia i do rozwoju otyłości. Dlatego WHO mówi jasno, wszystkie ręce na pokład. Musimy zapobiegać rozwojowi otyłości u dzieci, żeby uniknąć albo przyhamować rozwój pandemii otyłości wśród dorosłych. Jak to robić? No, cele są takie bardzo wzniosłe. Mówi się o takich działaniach jakby odgórnych, które zmierzają ku temu, żeby opodatkować żywność przetworzoną, taką o wysokiej zawartości cukrów prostych, żeby ograniczyć liczbę reklam promujących taką żywność i jednoznacznie oznaczać skład produktów na etykietach. Są kraje, w których udaje się to lepiej, udaje się to gorzej. Dużą świadomością taką społeczną, jeżeli chodzi o ryzyko rozwoju otyłości, wykazują się kraje skandynawskie, gdzie ceny takich popularnych produktów wysoko przetworzonych są relatywnie najwyższe na tle innych krajów Europy i krajów i właściwie na całym świecie. Natomiast to nie jest łatwe, bo jeżeli porównamy ilość środków wydawanych rocznie na promowanie zdrowej żywności wśród dzieci, to jest to kwota zdecydowanie mniejsza od tej, którą poświęca się na promowanie żywności niezdrowej. Dlatego tak naprawdę nie mamy wyboru. Musimy sami wykazać inicjatywę, żeby chronić naszych najbliższych i siebie przed rozwojem otyłości. Jak uniknąć obezogenów, jak uniknąć otyłości? Przede wszystkim wybierać mądrze. To znaczy w wyborze na przykład tych produktów, które są jakby w swoim założeniu zdrowe, takimi jak owoce i warzywa, polegać na znanych producentach, a już na pewno myć je przed spożyciem. Pilnie patrzeć i zwracać uwagę na to, w co żywność jest zapakowana, ponieważ producenci są zobowiązani umieszczać informacje, czy dane opakowanie jest wolne od obezogenów. Pilnie też zwracać uwagę na to, jak jest nasze jedzenie dostarczane nam pakowane. Im mniej opakowane, tak naprawdę tym lepiej. I zwracać uwagę na to, jak na co dzień przechowujemy produkty żywnościowe w domu. Pilnie czytać etykiety, mimo że informacje o tym, czy dany produkt zawiera obezogeny, czasem napisane są wbrew zaleceniom drobnym drukiem. Bardzo należy zwracać uwagę na to, zwłaszcza jakie produkty wybiera się i kupuje się dla dzieci i absolutnie nie kupować, zwłaszcza najmłodszym dzieciom, produktów, które są po prostu dla nich nieprzeznaczone i na terenie Unii Europejskiej powinny być oznaczone takimi oto symbolami. Jak z fitoestrogenami? Z fitoestrogenami można powiedzieć tak, zdecydowanie nie eksponować na ich działanie dzieci. Natomiast w przypadku kobiet w wieku dojrzałym możemy powiedzieć, że zapalamy fitoestrogenom zielone światło, pamiętając o tym, że do fitoestrogenów należy również obecny tutaj resweratrol, zawarty na przykład w czerwonym winie, któremu przypisuje się szereg korzystnych działań ogólnozdrowotnych, w tym działanie anti-aging, czyli przeciwstarzeniowe. Co jeszcze robić, żeby unikać obezogenów i żeby w ten sposób chronić naszych bliskich przez rozwojem otyłości? Uczyć się i czytać. Ja tutaj specjalnie pokażę przykład mało chwalebny z mojego życia. Otóż mniej więcej 5 lat temu na Festiwalu Nauki, kiedy mówiłam o tym, że kluczową sprawą w zapobieganiu rozwojowi otyłości u dzieci jest to, żeby dawać im drugie śniadania, a nie pieniądze na kupowanie śniadania w szkole, prezentowałam drugie śniadanie, które dawałam wówczas mojej córce. Otóż obecnie po tym wszystkim, co już wiem o bezogenach, wiem, ile zrobiłam tutaj błędów, choć wówczas byłam z siebie bardzo zadowolona. Proszę zobaczyć, przygotowałam jej produkty w opakowaniach plastikowych, butelkę PET, która nie zawierała w sobie na pewno informacji o tym, czy jest wolna od bezogenów, czy nie. Ale ja też się uczę i tak staram się, żeby wyglądały śniadania moich dzieci obecnie. I tego właśnie Państwu życzę. Życzę Państwu, żebyście jak najwięcej czytali, uczyli się, słuchali wykładów, bo bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zorientować się, jak funkcjonuje otaczający nasz świat i nie jesteśmy się w stanie ustrzec przed czyhającymi wokół nas obezogenami. Czyli jeszcze raz, zwracajmy uwagę na to, co jemy, co kupujemy. Bądźmy świadomymi konsumentami. Czytajmy uważnie etykiety,
przechowujmy ostrożnie żywność, a wszystko po to, żeby zapobiec wystąpieniu otyłości, choć tych, których kochamy najbardziej, naszych najmłodszych. Dziękuję Państwu za uwagę.